Mam na imię Andrzej, przyjechałem z Chrześcijańskiego Ośrodka Pomocy Arka z Boguszowa Gorc, który ukończyłem po rocznej terapii i zostałem tam wolontariuszem. Jesteśmy tutaj, ponieważ znalazły się osoby, które zrefundowały przejazd, ponieważ nie byłoby ośrodka stać na wyjazd, na taki zjazd. Jest to miejsce, gdzie można usłyszeć wiele od innych ludzi, można usłyszeć wiele prawd, wiele świadectw, które są zbudowaniem też. Przyjechaliśmy na dni skupienia, ponieważ człowiek, który wierzy, że Bóg jest wszędzie. Słyszeliśmy o tym zjeździe i też chodzi też o naszych podopiecznych, którzy też chcieliśmy, żeby zobaczyli innych ludzi, inne otoczenie, jakby też inne działanie, że nie tylko w naszym ośrodku są rzeczy, które mają wpływ na innych ludzi, ale są również inne misje też, które chcą pomagać takim ludziom. Mam nadzieję, że przyjazd tutaj będzie też wielką zachętą dla naszych podopiecznych. Jezus powiedział, że przyszedł do tych, którzy źle się mają, więc nie tylko my się źle mamy, ludzie, którzy jesteśmy gdzieś w jakimś zamkniętym ośrodku, ale również źle się mają ludzie wszędzie, wokół nas spotyka się takie osoby i ten przyjazd tutaj właśnie to pokazuje, ale pokazał też, że można żyć tutaj innym życiem, że można nawiązywać nowe relacje z ludźmi, którymi się gdzieś wcześniej nie znało. Można poznawać nowych ludzi i zobaczyć, że tak naprawdę życie z Jezusem, z Bogiem daje nowe możliwości, daje nowe rozwiązania, daje nowych ludzi na drodze, po to byśmy mogli kosztować właśnie z Jego darów, z tego, co On daje każdego dnia. Wierzę, że każdy człowiek jest dla nas darem, bo od każdego człowieka możemy się czegoś nauczyć, nawet od tego, który leży gdzieś śmierdzący, zawszony na ulicy. Wierzę, że nawet przez takiego człowieka Bóg może przemówić do naszego serca. I wierzę, że przyjazd tutaj też jest właśnie czymś, co Bóg nam podarował i czymś, przez co chce nam coś pokazać też.